myśli Matki Teresy z Kalkuty o Bożym Narodzeniu. Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swego brata i wyciągasz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, by innych wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć dozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez Ciebie, jest Boże Narodzenie. Módlmy się, abyśmy, gdy nadejdzie Boże Narodzenie, byli gotowi powitać Jezusa nie w zimnym, niczym betlejemski żłóbek, ale w sercu pełnym miłości i pokory, w sercu gorącym z miłości dla bliźnich.